projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany przez Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Nosi tytuł Afrykański Palimpsest, dynamika miejskich i wiejskich społeczności numidyjskiego i rzymskiego Mustis. I skupiamy się na badaniu procesów, które zachodzą w dawnych czasach w mieście, ale także i poza miastem Mustis, w tym afrykańskim, tunezyjskim ośrodku, oddalonym mniej więcej o 120 km na południowy zachód od Kartaginy. Badacze cywilizacji śródziemnomorskich od dawna zastanawiają się nad fenomenem kolonizacji. Każda generacja podchodzi do tego fenomenu ponownie, dysponując nowymi danymi. Zastanawiamy się nad fenomenem migracji, nad wynikającymi z tego konsekwencjami dla lokalnych kultur. I w tych ramach mieści się też nasz projekt. Obiektem tego naszego zainteresowania jest miasto Mustis, które w starożytności pewnie pokrywało obszar około 30 hektarów, ale także interesują nas obszary wiejskie, które pozostają w bezpośredniej bliskości tego miasta. I to tu znowu mówimy o powierzchni około 150 km2. Interesują nas zatem w tym projekcie zmiany, które będą zachodzić na styku kilku kultur. Kultury tworzonej przez ludność autochtoniczną, nazwijmy ją ostrożnie ludnością numidyjską, to będą potomkowie ludności wywodzącej się po prostu z przodków dzisiejszych Berberów zamieszkujących pogranicze Sahary i terenów rolniczych. Niewątpliwie ludność numidyjska wchodzi początkowo w interakcje z migrantami z Lewantu, czyli są cywilizacją fenicko-punicką, a wreszcie pojawiają się na scenie Rzymianie. I w tym konkretnym miejscu, w Mustis, dochodzi do spotkania ludności numidyjskiej, zapewne pozostającej w bliskich kontaktach z tą ludnością pozostającą pod wpływami Kartaginy. No i wreszcie do tego dokłada się czynnik rzymski w postaci pierwszych kolonistów, którzy po wygranej przez Rzym wojnie, a są to przede wszystkim weterani z armii wodza rzymskiego Mariusza o 102 roku przed naszą erą, są osadzani po prostu w Mustis i stawiamy sobie najprostsze z możliwych pytań. Cóż się dzieje w tym konkretnym miejscu, które jest już w jakimś tam stopniu zurbanizowane, wykorzystywane pod względem rolniczym. Nic nie wiemy o tym, co się dzieje na tych terenach przed przyjściem Rzymian. Te dane są niesłychanie zdawkowe. Nie wiemy, kto tam mieszka, nie wiemy, jak wygląda zagospodarowanie tych terenów. Bardzo mało wiemy o tym wczesnym mieście rzymskim. Tak naprawdę to, co widzimy na powierzchni, to jest to miasto z okresu Cesarstwa Rzymskiego, z II, przede wszystkim III wieku naszej ery. Jesteśmy gdzieś tam w zasięgu wpływów Kartaginy, która pozostaje w okresie rzymskim z stolicą administracyjną całego tego regionu. I zastanawiamy się nad przemianami, które mają zachodzić na polu kulturalnym, społecznym, politycznym, gospodarczym. A do tego wszystkiego jeszcze dokładamy zainteresowanie zmianami, które zachodzą zapewne w środowisku naturalnym. Po to, żeby zrealizować ten cel, którym jest poznanie procesów, które zachodzą w tym konkretnym miejscu, w mieście i na wsi, z grubsza w ramach chronologicznych mieszczących się pomiędzy V wiekiem przed naszą erą a III wiekiem naszej ery, będziemy stosować wszelkie dostępne nam metody. Jedna grupa archeologiczna zajmie się wykopaliskami w mieście. Druga grupa, także archeologiczna, powiązana ze specjalistami z zakresu technik nieinwazyjnych, specjalistów od badań geofizycznych, zajmie się
nieinwazyjną prospekcją powierzchniową okolic miasta, po to, żeby w pełni móc zrekonstruować osadnictwo, sposób wykorzystania tego terenu i zastanowić się po prostu, jak miasto współgra ze wsią i vice versa. I wreszcie trzecia grupa, dosyć silna w tym projekcie, będzie działać na rzecz zdobycia informacji dotyczących środowiska naturalnego, więc klimatu, gleb, hydrologii, ale też zastanawiać się będzie nad florą i fauną tego obszaru. Projekt jest ścisłą współpracą ze stroną tunezyjską. Opieramy się o umowę pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Instytutem Dziedzictwa Narodowego Tunezji. W projekt już teraz zaangażowanych jest około 20 specjalistów z Uniwersytetu Warszawskiego i z innych jednostek polskich. Także ekipa tunezyjska. I zapewne ten zespół będzie się rozwijał w miarę potrzeb i w miarę stawiania sobie nowych pytań. Powstaje oczywiście pytanie, dlaczego akurat badamy Mustis w samej rzymskiej prowincji Africa Proconsularis. Ośrodków o charakterze miejskim istniało przynajmniej 200. Mustis wydaje się doskonałym miejscem do prowadzenia badań nad tymi wszystkimi zmianami urbanistycznymi z prostego względu. Po pierwsze, pozostaje ośrodkiem prawie zupełnie niezbadanym, niepoznanym. Po drugie, jego zaplecze wiejskie jest też nienaruszone w pewnym stopniu. Miałem wręcz reminiscencję z terenów wschodnich i kojarzyło mi się to ze stanem zachowania przy zachowaniu wszelkich proporcji z miastami z okresu późnej starożytności w Syrii. A więc mamy dostęp do danych bardzo dobrze zachowanych, a poza wszystkim jeszcze za wyborem Mustis przemawia to, że jesteśmy oddaleni raptem o 12 km od bardzo ważnego i dobrze zbadanego ośrodka miejskiego, od miasta Dugga, które jako miasto, ale także funkcjonujące w połączeniu z całym zapleczem wiejskim, zostało dosyć dobrze zbadane, szczególnie jeśli mówimy o tym zapleczu wiejskim, które te badania zmaterializowały się w postaci działalności Uniwersytetu w Trydencie i ekipy tunezyjskiej, które tam działały w przeciągu ostatnich 20 lat i zebrały ogromnie dużo informacji. Więc przekładając to na język bezpośredni, trafiający w pytanie o to, dlaczego Mustis, skompilujemy dane płynące z naszych obserwacji, z danymi masowymi pozyskiwanymi przez 20 lat przez misję włosko-tunezyjską i będziemy po prostu mieli solidne oparcie do wyciągania wniosków na temat przekształceń miasta, jego zaplecza wiejskiego w tym newralgicznym okresie przejścia od fazy numidyjsko-punickiej do fazy rzymskiej. Miasto Mustis istnieje na pewno od pierwszego wieku przed naszą erą. Mamy wstępne wskazówki co do istnienia jakiejś osady na tym miejscu, może tak wcześnie jak w III, IV czy nawet V wieku przed naszą erą. I wiemy oczywiście też, że miasto doskonale funkcjonuje przez okres późnej starożytności, na pewno w okresie krótkotrwałej dominacji wandalskiej na terenach Afryki Północnej. Na pewno funkcjonuje w VI wieku, bo na terenie Forum z czasów rzymskich pobudowana jest twierdza, no, po prostu twierdza bizantyjska par excellence z czasów rekonkwisty justyniańskiej. No i wreszcie wiemy, to nawet mamy potem w tej chwili dane wynikające z badań radiowęglowych, na tym miejscu trwa osadnictwo przez wiek VII, VIII, IX, może tak późno nawet jak do X i XI, które to wieki w historii Tunezji i Afryki Północnej generalnie jeszcze z punktu widzenia archeologii pozostają nadal wiekami ciemnymi.
Wiele o tym okresie wiemy ze źródeł pisanych, bardzo mało wiemy z ewidencji archeologicznej. Do tej pory przeprowadziliśmy w Mustis dwa sezony badań terenowych. W 2018 rozpoczęliśmy badania geofizyczne mające na celu rozpoznanie potencjału archeologicznego miasta. W 2019 te badania ukierunkowaliśmy na badania sondażowe, czyli chcieliśmy się dowiedzieć w ogóle czegoś więcej o stratygrafii tego miasta. Wyniki są niesłychanie ciekawe, obiecujące. Więc w tej chwili wiemy już po dwóch sezonach badań, że historia miasta, a przynajmniej historia osadnictwa na tym terenie sięga V wieku przed naszą erą. To jest pierwsza konkluzja dosyć ważna, że mamy do czynienia tam z fazą na pewno przedrzymską albo bardzo, bardzo wczesno rzymską, o której jeszcze stosunkowo mało jesteśmy w stanie powiedzieć. Wiemy, że miasto rozciąga się daleko poza granice wyznaczone terenem parku archeologicznego i stąd mówimy o powierzchni ponad 30 hektarów, które to miasto zajmuje. No i wreszcie skarbem, o którym do tej pory nie wspomniałem, jest epigrafika. Wydaje mi się, że z terenów samego miasta możemy mówić o potencjale w postaci kilkuset, może nawet tak wiele jak 500 inskrypcji łacińskich, które w większości są nieopublikowane, nieznane, a które zawierają ogromny skarb w postaci informacji o konkretnych osobach, o ich afiliacjach rodzinnych, o ich afiliacjach politycznych, społecznych, o strukturze politycznej i społecznej miasta, więc możemy się dowiedzieć czegoś więcej o populacji tego miasta, o chronologii, o budowlach, no ponieważ epigrafika wręcz mówi nam o istnieniu w mieście przynajmniej 10 sanktuariów, różnych sanktuariów, a my archeologicznie w tej chwili namacalnie możemy wskazać 3 takie sanktuaria. W bliskiej perspektywie najbliższych sezonów spodziewam się przede wszystkim, że dowiemy się czegoś więcej o tym, jak wygląda osada na miejscu Mustis w momencie, w którym przybywają do niej osadnicy rzymscy, czyli co się tam dzieje wtedy, kiedy te tereny są kolonizowane przez ludność numidyjską. I chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda ta bardzo wczesna osada z początku współpracy kolonistów przybyłych spod Rzymu, no po prostu z terenów Italii, którzy muszą się w jakiś sposób dogadać z tą ludnością autochtoniczną, numidyjską, chociaż to też jest wielkie uproszczenie. No i drugie, czekam z niecierpliwością na wyniki danych środowiskowych, czyli chcielibyśmy wejść trochę w życie codzienne rolników z tej doliny, dowiedzieć się czegoś więcej o konkretnych uprawach, o zwierzętach hodowanych wokół. Wiemy już na przykład, że okres rzymski to jest wzmożona hodowla świń, które niekoniecznie są charakterystycznym zwierzęciem hodowlanym dla tych terenów wcześniej. Świnie najwyraźniej przebywają z tymi osadnikami z Italii i stają się też takim lokalnym bogactwem, które wręcz trafia na zasadzie zdjęcia rodzinnego z właścicielami na stele nagrobne, bo takie inskrypcje też znajdujemy i na tych inskrypcjach obok przedstawień małżonków, którzy chcą pokazać swój status, no, siedzi sobie niemalże jak przysłowiowy pies domowy świnka, która dodaje splendoru rodzinie i gospodarstwu.